Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. I dzisiaj będziemy testowali rodzinkę wakacyjną kontra wakacyjna mapa. Czyli zobaczymy, czy rodzinka z wakacji będzie w stanie, czy postacie wakacyjne będą w stanie pokonać swoją własną mapę. Oczywiście mam nadzieję, że Aqua Titana już naprawili, no bo jak się go postawi, no to zaczyna lagować gierkę. Więc miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Postawimy go na końcu. Do tego mamy widzowie surfera i uwaga, dlaczego surfera? Bo zobaczcie, że w Summon Area, jak mamy tego Summer Crate'a, to dosłownie jedyna postać, która się nadaje, no to jest oczywiście Surfer TV, no i nowy, który się pojawił teraz w update'cie, ziomeczek, czyli Aquabed, Aqua Titan, tak? Aqua Titan, Speakerman, to są tylko dwie postacie stąd, które się nadają, bo nie nadaje się Sunglasses Speaker, nie nadaje się Beach Cameraman i widzowie, no mamy też tylko 5 slotów, więc wiecie, musiałem coś wybrać. No i Titan Sandman też jest totalnie słaby, no powiedzmy sobie szczerze, Titan Sandman w ogóle niczym tutaj nie przyciąga, to, że on buduje sobie zamki z piasku, to i tak nam, no niewiele daje, nie? Dużo brakuje, żeby był dobry do giereczki, dlatego wybrałem coś takiego jak Aqua Titan, w sensie taki teamek, że mamy coś takiego tutaj widzowie, tak ten teamek się składa. Surfer, Aqua Titan, właśnie Sand Wizard Camera, który jest do zdobycia tutaj z szukania piłek plażowych. Jak nie wiecie gdzie są, to na moim kanale jest oczywiście poradniczek, także nadal można zdobyć, wystarczy zajrzeć sobie widzowie kilka poprzednich filmów i na pewno wszystkie znajdziecie, bo pokazałem dosłownie wszystkie. Mamy też Titana Beach Ballmana, go mamy widzowie tutaj, za Robuxy, 500 Robux, no jest to potężna postać, czyli dwie z Samonu, jedna z szukania i jedna z Robuxów. I w tym momencie oczywiście też Santa TV i zobaczymy, czy będzie możliwe przejście tej wakacyjnej mapy właśnie wakacyjnymi postaciami. No niby powinno tak być, że postacie, które są z danego eventu, powinny bez problemu przechodzić swoją mapę, no ale to widzowie, wiecie, właśnie poddamy tutaj naszemu testowi potężnemu, czy w ogóle będzie to możliwe, bo jakby ja widzę problem w tym, że może nam zabraknąć czasu, bo wszyscy są mega drodzy, nie? Żeby ich kupić, no to mamy bardzo duże tutaj koszta. Nawet na Sand Wizarda mamy bardzo duży koszt, co nie? Więc tutaj będzie ciężko po prostu coś postawić. Na początku postawimy surfera, to jestem pewien na 100%, że surfer najbardziej tutaj odda. No będzie najważniejszy tak naprawdę, więc tutaj postawię Santę gdzie się da. Ulepszymy widzowie oczywiście bazę i postawimy surfera i zobaczymy, czy wygramy początek. Jak wygramy początek, no to myślę, że już później powinno nam to pójść. Jeżeli nie, no to coś tutaj zmienimy i weźmiemy Green Laserka, bo raczej tutaj rodzinka sobie nie poradzi. Jeżeli nie przejdziemy widzowie początku, to znaczy, że no po prostu tego nie przejdziemy. Dobra, ostatni Santa TV i w tym momencie musimy już się podjąć działaniom, takim wiecie, taktycznie, musi być taktyczka, musi być totalna taktyczka, no a moja taktyczka to po prostu ulepszenie bazy. Tylko po to, żeby mieć jak najwięcej HP i przetrzymać te wave'y. Jeżeli przetrzymamy wave'y, to postawimy dwóch surferów i myślę, że wtedy widzowie autoskipa na chwilę wyłączymy i jakkolwiek, wiecie, damy radę w ogóle cokolwiek przejść, tak? Teraz dostaniemy po 100 od każdego Santy, czyli dosłownie na 5 wave'ie mamy już surfera do postawienia, także mam nadzieję, że to się uda. Czy wiedzieliście, że na Bloxboom możecie kupić sobie jednostki w TTD i bot wam je dostarczy, robiąc z wami automatyczny trade? Pamiętajcie widzowie, że jeżeli nie dotarła do was postać, to napiszcie na support na stronie, macie tutaj taki przycisk, jest on całodobowy i na pewno wam pomogą. Dzięki czemu macie pewność, że na 100% dostaniecie to, co kupiliście. Jak to zrobić? Klikamy register, najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli Robloxa, wchodzicie w store, Toilet Tower Defense i kupujecie na przykład Leprechaun Cameramana. Z kodem MERES macie aż 10% zniżki, więc pamiętajcie, by go zawsze sobie wpisać. Możecie wybrać płatność kartą albo opcję poniżej i zapłacić na przykład blikiem. Po opłacie wystarczy wcisnąć przycisk wyświetlony na stronie, dołączycie wtedy na serwer z botem, bot ten wyśle wam zaproszenie do trade i przekaże wam zakupiony na stronie itemek. Bum! Gotowe. Dobra widzowie, postawiłem jednego surfera, no ale to się nie udało. Dosłownie stawiam go w momencie, kiedy jestem totalnie już dojeżdżany, więc minuta 28 to jest ich przetrwanie, więc tutaj widać, no że początek tej mapy totalnie nam nie przejdzie, nie? Raczej będziemy musieli zrezygnować z jednej postaci na rzecz Green Laserka, który na początku nam przytrzyma tą mapę, no bo serio, jest to totalnie niemożliwe. Tak myślałem, że tutaj rodzinka wakacyjna no nie da sobie rady, ale żeby nie wyrzucać tych najlepszych postaci, no to postanowiłem, że wiecie, weźmiemy tylko jedną i tutaj mamy tego Sun Wizarda, więc go wyrzucę niestety i wezmę Green Laserka, żeby jakkolwiek przejść początek, no bo jak widzicie, jest to niemożliwe, nie da się nazbierać pieniędzy na to, żeby przetrwać początek. Oczywiście surfer, no surfera biorę, bo chcę mieć tutaj samonowania dwóch, jeden za Robuxy, no i brakuje tego Wizarda, nie? Brakuje tego szóstego slocika, także szkoda, że nie można szóstego slota mieć też na zwykłych mapach, żeby wtedy sobie zagrać wakacyjną mapę, znaczy nie mówię, że wakacyjną, może też zimową, ale zagrać po prostu eventową mapę za pomocą sześciu jednostek, to by było fajne, no ale niestety widzowie, musimy to zrobić tak jak musimy, no nie da się inaczej, nie? No bo jak widzicie, przegrywamy. Próbowałem, bo chciałem spróbować, miałem nadzieję, że to wyjdzie, ale niestety tylko trzy postacie wakacyjne możemy użyć na tej mapie. Jeszcze nie przechodziłem wakacyjnymi
tej mapki, więc i tak będzie fajnie. Jak widzicie, widzowie, za pomocą green laserka początek przejść możemy. I właśnie to jest to, że jak na początku nie weźmiemy tego greena, no to ta mapa moim zdaniem jest nie do przejścia. Można też wykorzystać inne tanie postacie, no ale właśnie green laserek od zawsze jest OP z tego powodu, no że chłop kosztuje tylko 150, spowalnia, no i dodatkowo na samym początku i tak ma duże obrażenia, bo ma co pół sekundy 150, czyli mamy 300 obrażeń na sekundę i mamy spowolnienie, także to daje nam tak dużo, że możemy w spokoju, wiecie, tak, no, jakiekolwiek działanie tutaj przyjąć, żeby jakkolwiek ten początkowy etap tej gierki wygrać. No zobaczymy, no troszkę mi szkoda, że musiałem odrzucić jeszcze jedną postać, no ale bez farmy, widzowie, się nie da, tak samo nie da się tutaj bez, słuchajcie, no bez green laserka, no bo na początku muszę mieć jakąś taką postać, także no niestety jest jak jest, widzowie, no nic nie zrobimy za dużo. Dobra, dajmy green laserkowi tutaj ulepszonko, poulepszamy green laserki, wiecie, bo bardziej się przyda nam siła, nie HP bazy na razie, tylko siła tutaj naszych postaci. Jak będziemy mieli na drugi poziom greena, no to później możemy na spokojnie ulepszać Santy TV dalej i na pewno postawię za chwilę surfera, bo surfer jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mocny. Ulepszymy tego Santę, ulepszymy tego greena. Dobra, widzowie, jakoś to tutaj idzie. Tylko trzeba uważać, bo ta mapa nadal jest trudna. Mimo że mamy ulepszenie tej bazy, to wcale nie jest to takie proste. Serio, to jest mega, mega trudne moim zdaniem. I teraz tak, potrzebujemy tego surfera, bo surfer będzie tutaj bardzo ważny i najlepiej, żeby był gdzieś tutaj, żeby obejmował całą tą mapkę, nie? Żeby tutaj był, a drugi będzie, widzowie, no tak na tej mapie, żeby tutaj latał. I tak naprawdę na początku to będzie nasza bardzo mocna tutaj siła. Jeżeli chodzi o surfera, to powinien dać sobie radę, powinien nam tak dużo pomóc, że bez problemu, wiecie, bez takiego przejmowania się damy radę to ugrywać. Także zobaczymy, jak to pójdzie, ale mam nadzieję, że będzie tutaj elegancko, że ogarniemy to. Posłuchajcie, 1700 za surfera ulepszonko to troszkę dużo, nie? Bo tutaj mamy 4000 za Aqua Titana. Aqua Titana damy dopiero na koniec, bo się boję, że będzie lagował, nie? To jest najgorsze, że w ogóle nie chce mi się grać tą postacią, bo się boję, że będzie lagowała giereczkę. Także to jest mega, mega słabe. Dobra, czekamy na 800 dolarków, wyłączyłem autoskipa. Właśnie nam nie chodzi w tym odcinku o to, żeby autoskipować ciągle, tylko żeby przejść tą mapę. Także żeby ją przejść, widzowie, no to autoskip nie wchodzi w grę. Tutaj wiecie, musimy to ogarniać dobrze. No i dobra, ulepszamy tego surfera. Surfer z czerwoną deską już naprawdę bardzo ładnie będzie sobie tutaj radził. Potrzebujemy też tego tutaj jetpacka. O nie, widzowie, tutaj będzie mega lipa. Coś czuję, że będzie mega, mega problem. No bo ten surfer coś próbuje, no ale potrzebujemy większej mocy. Patrzcie, chociaż w sumie, nie no, chyba da radę. Chyba da radę. Ulepszymy go od razu, uwaga. Dobra, dawajcie, dawajcie, 1700, dobra, ulepszony. W tym momencie ulepszamy też bazę, gdyby coś przeszło przypadkiem, no to mamy bazę ulepszoną, także bardzo okej. I teraz ja bym, widzowie, ulepszył Santę dalej. Tutaj ulepszył kolejnego, minigany tutaj idą, ale ten czerwony, widzowie, surfer daje sobie radę. Oczywiście będziemy potrzebowali też tutaj Titana Beach Ballmana, no to jest oczywiste, ale to pod koniec, znaczy to taki mid-game, nie? Taki mid-gaming to będzie Titan Beach Ball, a później, widzowie, w lejciku dodamy Aqua Titana. Właśnie boję się, że on dalej jest zbugowany. No nie powinien być, bo już dużo czasu minęło, ale kto wie, widzowie, jak tutaj ten Landrick do tego podszedł, czy mają w to wywalone, czy nie. No powiem szczerze, wprost, tak, czy mają wywalone. To jeżeli no, generalnie tego nie naprawili, to to jest mega, mega słaba sprawa. Dobra, ulepszamy nasz zamek. Teraz zamek ma dużo HP, także no nie musimy się bać, jest to dużo, bardzo, bardzo dużo HP. No mając 1200 HP, to widzowie możemy nawet dostać takie dwa, nawet trzy duże skibidi mogą nas walnąć, także jest serio okej. No i teraz tak myślę, bo mamy surfera za 4700 i jak najbardziej ja w to pójdę, bo chodzi o to, żeby na początku poulepszać te postacie, wiecie, te wszystkie postacie, które tutaj nam na początku postawiliśmy, czyli greena i surfera, a później dopiero dodajemy Titana Beach Ballmana i Aqua Titana. Taki mam plan mniej więcej, oczywiście ulepszanie też bazy przy okazji i ulepszanie Santy TV. Mamy 15 widzowie falę i mamy 6 poziom Santa każdego, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo okej, tutaj nam to idzie. I teraz tego surfera koniecznie musimy ulepszyć, żeby był jeszcze szybszy, będzie miał walk speeda ogromnego. No i słuchajcie, będzie też mega, mega potężny, jeżeli chodzi o obrażenia, bo to naprawdę jest nam potrzebne tutaj. Dajmy może tego tutaj za 4700 jako pierwszego, albo nie, bo w sumie gdzie jest więcej potworków? Dobra, chyba tutaj. Dobra, dajmy tutaj. Mamy 2500 niebieską potężną deskę, widzowie. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że nie wziąłem, widzowie, Sand Wizarda. Byłoby fajnie nim tutaj pograć na tej mapie, no ale kwestia tego, że po prostu się nie da. No nie da rady, nie da rady. Nie nadążę wtedy, nie? Nie nadążę z kaską. I dobra, tutaj mamy mały problem. Dajmy wyższy poziom na greena i raczej dobijemy, widzowie, dobijemy, dobijemy, dawaj, 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 4700, dobra, widzowie, w ostatniej tutaj chwili, naprawdę jest trudno, powiem wam, że wcale nie jest to takie proste, jak tutaj się odpalą te skibidi, to serio jest problem, jest totalny problem, to jest naprawdę takie, wiecie, no, aż takie straszne, nie, 900 mamy HP, widzicie, coś przeszło, coś po prostu przeszło, nawet nie zauważyłem dokładnie.
a już mi się coś wbiło na bazę, nie? Dlatego tutaj naprawdę trzeba być gigaczujnym. Ta mapa nie jest prosta. Nawet jeżeli dodali to ulepszanie bazy, to wcale nie jest prosto. Ja ją ulepszę, gdyby coś mi przeszło, bo jednak wiecie, nie wszystko zauważę. Więc to ulepszanie, że dodali, to jest naprawdę, naprawdę dobry taki, wiecie, nerfik tej mapy. No bo bez tego ta mapa była bardzo trudna. Nawet wam robiłem odcineczek, jak przejść i serio, to nie wyglądało łatwo, prawda? Więc tutaj no wiadomo, ciężka sprawa. Myślę, że Titana Beach Balla, on ma dużego range'a, więc fajnie by było go jakoś tak postawić na dwie mapy, czyli jedną tutaj i tutaj może, coś takiego. No tylko, że on dużo kosztuje, więc postawienie go tak i tak mi nie za wiele daje aktualnie. Dobra, 1500 tutaj. Glicza, dojeżdżaj glicza, dojeżdżaj glicza, surfer, bo będzie lipa. Patrzcie, chyba nie zdążymy tak szczerze. Dobra, dajmy Boże Titana Beach Balla. Nie no, bez sensu Titana Beach Balla dodawać. Chyba nam glitch przejdzie, wiecie? Więc będzie mega, mega lipa. Ile glitch bije? 2400, dobra. Uderzył, ale nie jest źle, widzowie, nie jest źle. Dobra, tego greena dajemy. Tutaj kolejnego greena też damy. Tutaj mamy tak, dobra, myślę, że będzie ok. Parasite'a mamy? Chyba mamy, już sam nie wiem, czy go, wiecie, załatwili, czy nie. Dobra, 9000 dla Titana Beach Ballmana. No Beach Ballman tutaj i Beach Ballman tutaj byłby ok, nie? Jakbym go postawił właśnie tutaj, ulepszył i tutaj, żeby stał, no to już będzie całkiem ok, moim zdaniem. Bo wiecie, wtedy będzie ładnie tutaj rozwalał, tylko ja powinienem chyba autoskipa wyłączyć, bo w tym momencie, jak na to patrzę, to wygląda to strasznie, nie? To wygląda to naprawdę bardzo źle, zobaczcie to, co tu się dzieje. Dobra, ulepszamy na ostatni naszą bazę, mamy 6200 HP na 7500, także w tym momencie to nas uratuje, nie? Jakby ulepszanie tej bazy naprawdę za każdym razem nas ratuje. No nie wiem, widzowie, też za bardzo co robić. Mogę dostawić też surfera jeszcze jednego. Mogę dostawić też tutaj, no może tych surferów więcej, bo wiecie co, no bez surferów to nie ma szans. No ta, nie przejdziemy tego. Nie przejdziemy bez surfera, bo jak widać, no surferzy są bardzo tutaj wymagani, są mega potrzebni. Jeżeli ich nie ma, no to zobaczcie, że wtedy nie nadążają, nie? Patrzcie, nie nadążają zbijać tego skibidi. Tego jest naprawdę mega dużo i zakładam, że będzie nam giga ciężko przejść tą mapę wakacyjną, wakacyjnymi postaciami. Chociaż może się zaskoczę i zaraz nas tutaj, wiecie, totalnie uratuje ten surfer. No mam przynajmniej taką nadzieję, fajnie by było, jakby tak się stało, ale wiecie, no to nie jest wcale takie proste. Bo Santa TV też nie ulepszony na maksa, już mam takie problemy. Titan Beach Ball, no w sumie nic nie robi, nie? No bo też źle zrobiłem, że go postawiłem z dala. Bo tak naprawdę, no ja go tak postawiłem specjalnie, żeby jak go ulepszę, to żeby tutaj sięgał i też tutaj do tyłu. Tylko że, no aktualnie wiecie, to daje nam duży problem. Bo te jego 30 tysięcy obrażeń tym młotkiem nic nam nie dają, bo nawet tego użyć nie możemy teraz. Także to też jest mega słabe, nie? Tutaj no, nie da się za bardzo zrobić, żeby było dobrze, więc to jest mega lipa. Tutaj ten Scientist, widzowie, no raczej nam nie wyjdzie pokonanie go. Ja nie wiem, ja zaraz padnę, nie? Naprawdę. To jest mega, mega trudne. Do tego Aqua Titana jakbym dodał, no moglibyśmy go dodać, nie? To wtedy by nam to szło lepiej. Chociaż dobra, skipujmy. Zróbmy na ulepszonko, widzowie, tego 7700 tego surfera i tego tutaj też byśmy zrobili, tylko musimy szybko, tutaj UFO lecą, ja nie mogę, widzowie, to jest naprawdę mega stresujące. Ewentualnie Titana Beach Ballmana możemy odpalić, bo tu już mamy lepszego surfera po tej stronie, to odpalmy tego Titana Beach Ballmana po tamtej stronie i to już wtedy nam powinno coś dać. Dobra, dawaj go. No i teraz, widzowie, coś tutaj powinno się wydarzyć lepiej. Mamy 2600 na 7500, naprawdę to ulepszanie bazy mega ratuje tutaj dupkę, nie? To jest naprawdę no mega ciężkie, patrzcie tego Quad Rocket Mutant Toileta, przecież on zaraz tutaj wejdzie, no nie wierzę, no nie może wejść, już tyle go zbiłem, no dawajcie, dawajcie go, dobra, udało się, widzowie, udało się, ledwo, ledwo, ale się udało, to się w sumie liczy, że się udało, nie, ja tam nie patrzę, czy ledwo w sumie, ważne, że się udało. I teraz tak, tego surfera ulepszamy. On tutaj powinien wtedy dać radę w miarę. Troszkę źle, że ci surferzy muszą tak latać z jednej strony do drugiej, no to ich bardzo tutaj, wiecie, rozskupia, ale dobra, spokojnie. Jak zrobię Titana Beach Balla, chociaż on mega dużo kosztuje, to wcale nie będzie takie proste, że ja go zrobię, bo to nie jest tak, że o, sobie zrobię i tyle, bo to naprawdę wygląda ciężko, nie? Ale wiecie co, może się uda. 30 wavik, no na początku oberwałem, ale nie jest tak źle. Dobra, poczekamy sobie autoskipa, troszkę wyłączymy i zobaczymy, jak pójdzie dalej. Dobra, widzowie, 37 wavik, w miarę gra gitarka, że tak powiem, ale tutaj mamy problem z tym Interceptor Astro Toilet, jest naprawdę mega wkurzony, mega szybciutko tutaj leci, więc no, będzie problematycznie. Patrzcie, jak on tutaj zasuwa, jest naprawdę mega mocny, ulepszmy kolejnego surfera i może nam się uda. Patrzcie, tego interceptora, dobra, udało się go pokonać, naprawdę dodali te nowe astro toilety i znowu jest jeszcze trudniej, na tej mapce eventowej to widać, nie? I teraz potrzebuję tego Titana Beach Ballmana na maksymalnym poziomie, tego kolejnego też i dwa Aqua Titany postawimy, usuwając, no oczywiście, albo Santę, nie, Santy chyba nie, bo Santę musimy mieć do końca i tak go nie ulepszyłem na maksa, ale już go, widzowie, nie ulepszam na 2000 tutaj pieniędzy, żeby dawał, no bo to nam już się nie opłaca, jest za daleko, tak? Wave'y są
zbyt tutaj, no jesteśmy w late game'ie, ja nie będę teraz ulepszał za 6000 santy, no bo raczej mi to już nie odda, nie? Więc tutaj musimy też o tym pomyśleć, że jak już późno nam to wyszło, no to niestety to się nie uda, no po prostu to się nie uda. I w tym momencie najlepsze, co mogę zrobić, to nazbierać właśnie na wave'ach na tego Titana Beach Ballmana, bo będzie 120 tysięcy więcej obrażeń oczywiście, no i cooldowny co sekundę. To już naprawdę powinno nam wygrać giereczkę, więc na spokojnie, ja tutaj wierzę, że się uda. Może troszkę też słabo, to jakby tak tutaj, wiecie, ulepszałem, może źle do tego podchodziłem. Ogólnie prawie każdego surfera na maksa mam. Chyba tylko jednego nie mam, dokładnie. Tylko jednego nie mam, więc go na pewno usunę na rzecz Aqua Titana. I tego Aqua Titana nie wiem, no dam na przykład tutaj. Ciężko dać go gdzieś dobrze, bo i tak no całej mapy nie sięgnę chyba, bo on ma 80. To w sumie jakbym dał go tutaj, na przykład, no nie wiem, no, nawet gdzieś tutaj, no dobra, gdziekolwiek tutaj, to może byłby dookoła. No dobra, zobaczymy. Na pewno wiem tyle, że skipuję dalej, bo tutaj na razie mi idzie bardzo dobrze. Titana Beach Ballmana, jak odpalimy, to już w ogóle będzie łatwo. Ci surferzy naprawdę dają sobie radę, zobaczcie, tutaj podlatuje jeden do drugiego, pomagają sobie, także naprawdę super to wygląda. No, Santa TV nie daje mi tak dużo, bo nie ulepszyłem na maksa, ale wiecie, 1500 a 2000, dużo się nie zmieni. A ja no nie będę tak auto, wiecie, autoskipował to jedno, ale nie będę tutaj robił go na wyższy poziom na 40 wave, bo to jest bez sensu, to już wiecie, po prostu za późno to zrobiłem. No ale musiałem się bronić, bo naprawdę brakowało mi tutaj, mega dużo mi brakowało do obrony. Ostatni widzowie autoskip teraz robimy, chyba. Znaczy no w sumie te autoskipy to mogą być już chyba, wiecie, tylko że chcę tego Titana Beach Ballmana. Patrzcie, teraz mamy potężny piercing, potężny splash damage, obrażenia no ogromne, 180 tysięcy co sekundę to jest widzowie, to naprawdę nie jest mało. No i teraz powinno nam to fajnie wyjść, tam green laserka musimy ulepszyć, dobra. Jeszcze jeden surfer, no to ten surfer daje sobie tutaj radę, wiecie, po tej stronie jakoś tak leci ich mało, tych takich dużych, no nie wiem, jakoś jest w miarę okej. Najgorzej jest tutaj, tutaj jest najgorzej, tutaj lecą naprawdę takie szalone skibidi i tutaj widzowie, tutaj to też się dzieje grubo, widzę. Czy pomogą nam tamci surferzy, mam nadzieję. O nie, i leci ten Interceptor chyba, nie, Astro Soldier Toilet, to jeszcze potężniejszy. Nie, no widzowie, co tu się dzieje, to jest naprawdę mega trudne. Serio, to jest jakieś szalone, ja już normalnie nie wiem, to jest mega szalone, co tu się dzieje. Tego Aqua Titana bym postawił, bo to by nam dało dużo. DJ Toilet jeszcze leci, nie no, błagam, dobra, postawmy go tutaj, wiecie? Postawmy go może tutaj, nie wiem, dajmy go tak, ulepszmy go. I zobaczymy, patrzcie, nawala tutaj tą swoją wodą. Mam nadzieję, chłopie, że mi nie zlagujesz gierki, nie? Błagam cię. Oczywiście, jak go postawiłem tutaj, to nie jest nic złego, bo on też tutaj sięgnie, widzowie. On tutaj powinien sięgnąć, na spokojnie. Ten Astro Soldier? Dobra, udało się, widzowie. Patrzcie, on tutaj się gubi, lata za tym. I co on robi? Patrzcie, latają za sobą, co jest? Dosłownie chłopy się ganiają, nie? Nie no, co ten surfer odwalił. Totalnie ograł, widzowie, Astro Soldier Toileta. Widzieliście, on tak latał, ten go gonił. Nie, mega goofy to było. To było naprawdę śmieszne. To jest śmieszna sytuacja, która mi uratowała tak naprawdę giereczkę. I tutaj, no Santy już mówię, nie ulepszam. Mimo, że mógłbym, to nie ulepszam. Astro Toilety, widzowie, nie wygląda to dobrze. Jeszcze DJ Toilet. Ile ma HP, widzowie? Ja nie mogę. Dobra, my tego nie wygramy, nie? Coś mi się wydaje, że brakuje obrażeń, że jak mamy surfera, to my tego nie wygramy. 1500 HP bazy. To dobra, ja walczę do końca, ale widzowie, to już nie wygląda dobrze. To naprawdę wygląda strasznie, nawet bym powiedział. Dobra, 45 wavik odpalamy. Ten Titan Beach Ball by się przydało go ulepszyć. Aqua Titana mamy, ale on ciągle dostaje stuny. Na Aqua Titana, żeby nim grać, 100 HP bazy mamy, widzowie, ostatnia szansa, no i niestety, 45 wave'ów, widzowie, przeszedłem, jeżeli chodzi o postacie wakacyjne, coś tak czułem, że tak będzie, może przez to, że Santy nie ulepszyłem na początku, no ale musiałem się bronić, więc nie miałem czasu ulepszać, widzowie, także 45 wave'ów nie jest zły wynik, ale no, mimo wszystko słaby, jeżeli chodzi o postacie wakacyjne, bo nie potrafią sobie przejść mapy wakacyjnej, chyba już Aqua Titan jest odbugowany, bo nie wiecie, no, nie psuł mi giereczki, mam w ogóle z podpisem jakiegoś zioma, no i ogólnie, no, Titan Beach Ball jest OP, ale nie na taką mapę, gdzie z czterech stron lecą, bo ciężko wtedy tą kuleczkę jakoś rozstawić. Na Endlessie by się lepiej sprawdzał. Ogólnie cały ten team na Endlessie by przeszedł dalej, to wam gwarantuję, ale jeżeli chodzi o Sand Isles, no to generalnie mega lipa tutaj wyszła. No nie wiem, dajcie znać, czy ja coś źle robiłem, czy może po prostu ta rodzinka jest dość słaba. Może tak być, nie? No wiadomo, Titan Sandman nie jest jakiś mega wow. Surfer jest fajny, ale później sobie nie radzi. No Aqua Titan był zbugowany, teraz już nie, ale i tak go ulepszyć jest ciężko i trzeba by było mieć jeszcze Speaker Reaper Drona. To kogo miałbym wyrzucić? Jeszcze miałbym wyrzucać surfera i wtedy grać tylko Aqua Titanem, Titanem Beach Ballmanem? To wiecie, lipa, no nuda wtedy, nie? Także ciężko. Naprawdę, jeżeli chodzi o zagranie wakacyjnymi postaciami, to jest giga ciężka sprawa.